Wyprawę rozpoczynamy wcześniej niż zazwyczaj, dlatego na powierzchni kotła Nebelsberg Karr występuje większa ilość śniegu. Mimo to obóz na wysokości 2300 metrów nad poziomem morza udaje się założyć bez większych problemów. Sprawdzamy stan śniegu w otworach jaskiń, w których planujemy eksplorację. Górny otwór CL3 wymaga odkopania, a w ciągu od dolnego otworu doszło do odspojenia się polewy lodowej, więc nie możemy tam działać w tym roku. Jaskinia Furka Schacht nadal zamknięta jest korkiem lodowym, a w innych jaskiniach poziom lodu maleje. Głównymi celami wyprawy była eksploracja w CL3, dalsze poręczowanie ciągów do galerii w jaskini PL2 oraz działalność w jaskini Smoczej. Eksplorację powierzchniową prowadziliśmy w ponad 20 jaskiniach. Udało się skartować 7 nowych jaskiń. Kiedy masz szansę eksploracji jaskini, ta studzienka, bo reszta jest zapchana śniegiem wszystko. Mhm. Była zatkana tą wantą. No jest kawałek wanty. Jest. Trzymam, opuszczam ją powoli. Za chwilę, a ja będę opuszczał. No i poszło. I siadła. I co, i tu jest ten nader? Tak. Studzienka, z której była wyciągana wanta. Obszernie tam nie jest. Nic, łączy się z korkiem śnieżnym po drugiej stronie, takim małym korytarzykiem. Także zamknęliśmy pętlę, ładnie pomiarową. I niestety zagruzowane dno. Kontynuujemy eksplorację w jaskini Smoczej, utworzonej na głównym pęknięciu widocznym w jaskiniach CL3 oraz systemie Lampo. Niestety gwałtowne burze powodują duże zagrożenie wodne, nawet na niewielkich głębokościach. Tutaj jest takie przejście zawalone dwa, wchodzi to w meander, który jest troszeczkę przysypany. No i tam nie bardzo czuć powietrza. Co my tu mamy? Jedna chałwa, czekoladka i sezamki. Misiek ma jeszcze pink polo, przeżyjemy. I co się dzieje? Co się dzieje? Wojcie? Ubieramy, no. Będziemy przechodzić przybór i robimy nieprzemakalny kombinezon. Z powodu niestabilnej pogody sprawdzamy problemy eksploracyjne w okolicy obozu. Co? Pasuje się. Idziemy na eksplorację. Pogoda się zrobiła. Odpocząć odważymy. Po podejściu, nie? Na pewno zostawimy na później. Chodźmy. Co to za jaskinia? Dzisiaj jaskinia rybna. Łukasz! Puściło? Chłopaki? No. Bo zaraz w ogóle będzie obiad. Tak. Że możecie niebawem wychodzić. Chyba tu mierzę do ciebie. Tak? Jednak nie puszczę. Mamy tutaj obszczelanego, jeszcze trzeba pójść obszczelać domiarami, bo nie wiemy za bardzo, jak wygląda zarys na górze. Ona się rozszerza do góry. To z którego punktu byśmy musieli doszczelać? Wiesz co, z tego gdzie tabliczka będzie. Wystarczy, wtedy obszczelamy sobie i mostek, i wszystko będziemy, wiesz, widzieć z góry po prostu, jak cały otwór się tutaj kształtuje. No, to może jeszcze poczekajmy godzinę. Codzienne opady deszczu nie pozwalają na eksplorację jaskini Celczy w partiach za studnią X, więc ograniczamy ją do okolic biwaku, gdzie w ciągu ciepłe kluchy docieramy do kolejnego poziomu błotnego syfonu. I co tam macie? Kupimy przejście. Tak? Zamulony ciąg. Tam jest prześlit.
Gdzie ten prześwit? Tam. Widzisz? No nie widzę właśnie. Jak nie widzisz? Tam na pewno puści. Porządny prześwit. Taką galerią przyszliśmy. To do kopania się przyda. Mama tu widziała to, bo kochanie, nie mogła iść naprawdę do piaskownicy. Dobra, poszerzamy. Co tam macie? Taką wantę. Tutaj za przekopem pierwszym. Eksploracja w jaskini smoczej jest bardzo powolna, gdyż wymaga stabilizacji przejść w partiach zawaliskowych. Próbujemy podtrzymać trzy różnorakie wanty. Bardzo nawet do czego prosto przykręcić. Jak myślisz, będzie coś z tego? Wiesz co? No, zastabilizujemy już drugą wantę. Pierwsza już jest. Potem czyścimy dalej przełaz, no. Aż to całe, odkładę to. Teraz. No, w sumie wszystko. Wszystko już odpada. To co tam jest w końcu? Tu ten do góry kawałek po wantach. Jest tam super gortażem, szeroki tam. Tak. Jest piękny, szeroki meander, tak do 2 metrów szerokości. Sukuteńko. I rozwija się w prawo, w lewo i w dół. To co, do miary góra-dół? Jeszcze do stropu, no do przekroju. Udaje się dostać na kolejne piętro meandra. Przechodzimy do korytarzy o większych gabarytach i dużym przepływie powietrza. Bardzo ładny korytarz. Wreszcie jakieś przestrzenie. Tutaj dochodzi jakiś otwór kolejny pewnie. Ciekawe, czy tylko, że do niego dotrzemy, czy będzie zawalisko. Albo korytarz. Eksploracja została przerwana nad około 30-metrowej głębokości szczelinową studnią. Jaskinia smocza ze względu na swoje położenie daje szansę na rozwinięcie się ciągów pionowych, które mogą łączyć się z wysuniętymi na południe partiami jaskini PL2 i jaskinią CL3. Wyprawę kończymy jedynym w pełni pogodnym dniem i mamy nadzieję, że taka pogoda towarzyszyła nam będzie w przyszłym roku przez całą wyprawę. We were